Dlatego, że zawsze się ciekawiłem, że wśród ludzi mogą znaleźć coś ciekawego. Ale był bardzo dziwny pan, który w każdą sobotę po południu przedawał każdy człowiek. Nie zapłaciłeś pani. Nie tłumaczył, że te figurki są bardzo dobre, dlatego że jego figurki są bardzo dobre, dlatego że one nie zamieniają się, że kwasy żrą i palą. I on chciał powiedzieć właśnie, na czym to polega. Powiedział, popatrzcie się, ja tutaj mam na przykład Andrus Liversol, jak przeczytacie, to jest na, jak ból brzuszka masz, nie? To sobie takie coś tam jest taki biały proszek, mieszasz to z wodą i to ci ma niby to pomóc. Ale jeżeli przeczytasz tutaj, to pisze, że tutaj to zawiera kwas, czyli kwas cytrynowy, czyli to zawiera kwas pali i kwas źle. Potem pokazywał aspirynki. O, aspirynki każdy wie, ale to jest na ból głowy, na ból zęba, na bóle reumatyczne, na wszystkie bóle. Niby to też jest kwasem. Przeczytasz kwas acetylosalicylowy, też źle i pali. Patrzcie się, powiedział, ja wam pokażę, jak to może wypalić dziurę naszą brzuchu. No, więc on miał na otwartym tego, miał takie właśnie taki proszek, bo na otwartym stoisku to wszystko miał. Tutaj położył dwie figurki właśnie i powiedział, że jeżeli macie na przykład a na pokładzie tarła się bierze syrop. I miał taki syropek specjalny właśnie dla dzieci. I on jeszcze trochę tego syropu nalał i powiedział, patrzcie się, ten syrop jeszcze troszkę z tego wody. Podał wody, patrzcie się, dzieci, jak to może wypalić dziurę w waszym brzuchu. Jak się wszyscy patrzyli, na to się zaczęło palić. Płomień wybuchnął i strasznie byli przestraszeni. Każdy pomyślał, ja bym nie chciał, żebym w moim żołądku się tak paliło. I wiecie, co ci ludzie robili? Do kieszeni wsadzali rękę i z kieszeni wyciągali pół korony. To wtedy to było bardzo dużo pieniędzy. I oni kupowali to lekarstwo, bo oni się bali, żebym właśnie kupowali tego lekarstwa o to, żeby, bo to wiedzieli, że to im nie wypali dziury w brzuchu. Ale co tego? Jak ja miałem 10 lat, wiecie, ja byłem bardzo szczęśliwy. Bo ja w ogóle nie chorowałem nigdy, ale byłem jeszcze szczęśliwszy, bo ja pieniędzy nie miałem. Tak, ja i tak tego nie mogłem kupić, ale wiecie co? Ja od urodzenia miałem bardzo poważny problem psychiczny. Ja się zacząłem od bardzo małego dziecka pasjonować ogniem i wszystko, co bawiło wspólnego z ogniem. Moi rodzice mi kupili taki zestaw chemiczny, jak mały, młody chemik, jak miałem 8 lat. I wiecie co? Ja wszystko mieszałem razem, bo próbowałem tak wymieszać te rzeczy, żeby zrobić ogień. Ale jest jakieś kolory, jakieś zapachy nieprzyjemne, coś jakieś tam, jakieś bulgoczące to, ale nie mogłem zrobić tego, co ten pan zrobił. I wiecie, co ja postanowiłem? Ja chciałem ten eksperyment powtórzyć u mnie w domu. Więc ja wiedziałem, gdzie ja mogłem dostać aspiryny. To mogłem u Butza na Ansbrück kupić. Wiedziałem, gdzie mogę kupić syrop na gardło, też u Butza. Wiedziałem, gdzie mogę woda dostać. Mogę dostać stawy, ale nie wiedziałem, co ten proszek, co to by za kształt. Więc poszedłem do Shepherd's Bush Library. Tam dzisiaj już nie ma library. Niestety zamknęli, ale wtedy była. Ja wypożyczyłem taką książkę, która się nazywała Chemistry Magic. Magia chemii. I tam wyczytałem wszystkie przepisy, jakie są mikstury, żeby coś robić, żeby się paliło. I wyczytałem. Tam pisało, że coś podobnego do tego się nazywało potasium permanganate. Po angielsku, a ja po polsku też nazywa nadmanganian potasium. Ja to wyczytałem, wiecie co? Przyniosłem to do domu i u mojej mamy w kuchni na 44 Stanley Road. To jest niedaleko stąd, wiecie. Ja tam u niej w kuchni to wszystko zrobiłem i to się nagle puchnął płomień i wiecie co? To był mój pierwszy udany eksperyment. Ja miałem 10 lat i od tego czasu, kochane dzieci, ja codziennie robię eksperymenty chemiczne. Chemia to jest bardzo ważna nauka i ona odgrywa wielką rolę w naszych życiach codziennych.